I jako skierowałem wtedy do Waldyna Szymonowskiego. Mhm. Odnośnie Stefana... Najprostszą rzeczą, się okazać w bezpiece, to było wystąpić przepaścią. Ponieważ wtedy bez żadnego traktowaliśmy właściwie podejrzliwie wszystkich ludzi, którzy występowali na paszczę. My wtedy w zasadzie traktowaliśmy podejrzliwie wszystkie osoby, które występowały na paszczę. Dlatego, że to oznaczało konieczność kontaktu i przesłuchania wszystkich do wykrytulstwa. Ponieważ to oznaczało konieczność kontaktu i przesłuchania przez służby. A my do służby bezpieczeństwa, jak nas złapali, nie zostaliśmy wyzwani. A my do służby bezpieczeństwa. Tylko jak złapali, ale nie formalne wyzwanie. Mieliśmy kontakty, które nas zatrzymywali i przesłuchiwali. Odnośnie Pana wyjaśnień dotyczących Stefana Kurowskiego, Pan tutaj podawał, w jakim okresie Pan go poznał. Pan mówił, że nie potrzebowałem korzystać z Baranckiego, żeby otrzymywać od Kurowskiego jakiekolwiek maszynopisy. Jest w teczce pracy w tabule na karcie 46, napiszmy, taka adnotacja, taka informacja, tak? Piszemy, w tym miejscu przewodniczący odczytał fragment doniesienia z 19 lutego 1970 roku, karta 46, stara pagina 36. Jest taka informacja. Doniesienie spisane ze słów źródło tabule przyjął M. Kijowski, LK Centrum. W dniu 16 lutego 1970 roku odwiedził mnie w redakcji Marian Barański, z którym umówiłem się na rozmowę w dniu 17 lutego. Rozmowę z nim przeprowadziłem w kawiarni Świtezianka. Barański przyniósł ze sobą maszynopis referatu Stefana Kurowskiego na temat sytuacji demograficznej w Polsce, w którym uzasadnia konieczność zwiększania ludności Polski ze względu na pomniejszenie istniejących w tej mierze dysproporcji z ilością ludności Niemiec jako całości. Opracowanie to ma być wydane przez redakcję Chrześcijan. Barański jest zgodny z opatrywaniami w tej sprawie z Kurowskim Stefanem. Ma tam jego duże zaufanie. Poinformował on przy tym, że Kurowski jest członkiem OGIS-u działającego w KIK-u. No i dalsze tam są już rozważania na temat przebiegu spotkania z Barańskim. Miała miejsce taka sytuacja odnośnie przekazywania panu przez... Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie. Kiedykolwiek Barański przyszedł do mnie do redakcji Słowickiej. Nie przypominam sobie, że kiedykolwiek Barański przyszedł. Proszę Pana, po raz kolejny proszę. Ja dyktuję to, co Pan mówi, a Pan dalej kontynuuje swoją myśl. Nie jesteśmy w stanie zapisać i umyka to. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek Barański przyszedł do mnie do redakcji, tak? Do redakcji Stolica. A taka sytuacja właśnie przekazania. Spotykaliśmy się tylko w kawiarni. To Pan mówił, a ta sytuacja przekazania. Współpracowałem ze Stefanem Kurowskim od 59 roku.
sytuacja, jak opisana tutaj o przekazaniu maszynopisu Kurowskiemu panu przed Baranckim. Nie było żadnej takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby, aby Baranski przekazywał mi jakikolwiek maszynopis. Tak jak wynika z... Kurowski był bardzo żyje jeszcze, to jest bardziej ta, bardzo kosztowny w tym wieku, ale żyje, z tego co wiem. Maszynopis należący do Stefana. Kurowski to bardzo wybitny ekonomista. Fantastyczną książkę wydał na początku lat 60. To się praktycznie nie znalazła w biegu. W pewnym momencie, kiedy nie miał możliwości ani prowadzenia badań ekonomicznych, ani wydawania prac ekonomicznych, gdzieś w połowie lat 60. ja go namawiałem i przekonałem go, żeby zajął się demografią, ponieważ tutaj będzie mógł publikować. Także to ktoś, kto to pisał, w ogóle nie miał pojęcia o charakterze naszych kontaktów. Także ktoś, kto opisał z opisanego informacji do mnie, nie miał w ogóle wiedzy na temat waszych wzajemnych relacji, tak? Zupełnie. W pierwszej połowie 60. prowadziliśmy w Nurcie Niepodległościowym szeroko zakrojone badania demograficzne, badania zmian w energii społecznej przez demografię. I ale to już pan wyjaśniał. Tak, ja chciałem, żeby po prostu na tym pomagał. To mam odnotowane to opcje na ten temat. A proszę powiedzieć, miał pan, nie wiem, czy czas, możliwość teraz odnośnie tych informacji dotyczących Teofila Sygi, które są. Kogo? Teofila Sygi, które są zawarte w teczce pracy, a które dotyczą tej osoby. Między innymi doniesienie dotyczące Teofila Bernarda Sygi, kiedy urodzony w 1904 roku, przed 1939 pracował jako dziennikarz, był naczelnym redaktorem tygodnika. Hino był bardzo cennym działaczem syndykatu dziennikarzy, silnie związany z narodową demokracją i chrześcijańską demokracją. Pisał antysanacyjne artykuły. Podczas okupacji związał się szybko z delegaturą rządu londyńskiego i był naczelnym redaktorem Rzeczpospolitej, organu delegatury. Brał udział w pracach Wydziału Pracy KGAK. Po powstaniu warszawskim przebywał przez pewien czas w Komorowie. Po wyzwoleniu miał bezpośredni kontakt z delegatem rządu londyńskiego na kraj jankowskim, komendantem Gwinu Okulickim, z którym spotykał się osobiście. Po przyjeździe Mikołajczyka do Polski związał się z nim, był chyba faktycznie zastępcą redaktora naczelnego Gazety Ludowej do chwili jej zamknięcia. Potem Syga został aresztowany w więzieniu, przebywał do 1955 roku. Po wyjściu z więzienia rozpoczął pracę w redakcji Stolica, przez kogo to załatwił, nie wiem. W Stolicy przyjaźnił się z Bartoszewskim Władysławem, związanym wtedy ze środowiskiem akowskim, potem się poróżnili, przyczyn nie znam. W Stolicy prowadził dział kulturalny i nie przejawiał zainteresowania sprawami politycznymi ani redakcyjnymi. Linia polityczna pisma niezbyt mu się podobała. Mimo to kierował akcją przeciwko Sławomirowi Mrożkowi. Chodziło o sztukę Mrożka, śmierć porucznika. Syga pisał na ten temat w Stolicy. Często narzekał na stosunki panujące obecnie w PRL. Zawsze posiadał aktualne informacje podawane przez Wolną Europę, której ma swoich przedwojennych przyjacieli dziennikarzy jak Trojanowski i Ryszard Kiersnowski. Z Kiernowskim zna się bardzo dobrze, również Marek Sadzewicz ze Stolicy jest jego przyjacielem, z którym Sadzewicz widział się osobiście w czasie swojego wyjazdu na Expo do Brukseli. Syga zna również osobiście, prawdopodobnie z okresu okupacji, Nowaka z Wolnej Europy, z
Slon Temus Igo otrzymał krzyż Virtuti Militari oraz krzyż Atlas, bo chciałem to uznać. Na terenie Warszawy ma dużo znajomości wśród środowisk chadeckich, endeckich oraz częściowo wśród syjonistów. Antysemitą jest tylko w stosunku do biednych Żydów. Jego aktualnym przyjacielem jest Szenic, przez którego poznał osobiście Kazimierza Sidora. Kontaktuje się również z byłym szefem cenzury po wyzwoleniu Antonim Widą. Syga posiada zawsze informacje na tematy aktualne, polityczne, lecz w przekazywaniu jest ich ostrożny. Zawsze wie, kiedy ma przestać mówić, aby nie za dużo powiedzieć. Proponowałem mu, aby napisał swoje wyjaśnienia, oświadczył, że tego robić nie będzie. Przypuszczam, że ma aktualne kontakty z Wolną Europą. Konkretnych powodów na to nie ma. Syga od 1 stycznia 1970 roku jest już na emeryturze, do redakcji czasami jednak przychodzi. Jest to doniesienie z 8 stycznia 1970 roku, źródło TWL przyjął Antijowski LK. I dalej jeszcze jedna notatka, taka z 8 września 1970 roku. Szczególnie poinformował, że zgodnie z otrzymanym zadaniem pozyskał zaufanie u Teofila Sygi. W chwili, gdy przyjedzie on do redakcji, Teofil jest osobą, do której Syga zwraca się ze swoimi kłopotami. Dotychczasowe rozmowy dotyczą jednak komentarzy na temat audycji Radia Wolna Europa. TWF otrzymał zadanie, aby pokierować rozmową z Sygą na temat przecieków informacji z Polski do Radia Wolna Europa. Na podstawie dotychczasowych kontaktów z Sygą TWF ocenia go, że jest on bardzo ostrożny w swoich wypowiedziach. Trudno od niego uzyskać konkretną informację. Z Sygą kontaktuje się Stefan Arsa, wspomniany w poprzedniej informacji, o którym Teofilak uzyskał obecnie następującą informację w bezpośredniej rozmowie z adwokatem Korejbą, który powiedział do Teofilak, że w okresie II wojny światowej był zastępcą szefa biura politycznego, które istniało przy polskim rządzie we Francji i pod kierunkiem francuskiego wywiadu penetrowało pod względem wywiadowczym środowisko Polski za granicą. I tutaj podpisano inspektor Wydziału III, kapitan M. Kijowski. Tak, przewodniczący, ja już odczytałam. Dokumenty z karty 30, momencik, z karty 39. Chwileczkę, dobrze? Tylko karta 39, stara koordynacja, karta 29, karta 78, stara koordynacja 71, teczki pracy, karty. Tak. Proszę Państwa, sądu, tutaj jest taka cała część geograficzna dotycząca Teofila Sygi. Ja już prawie wiem z encyklopedii, bo mogła być wzięta z jakiejś encyklopedii. To są pana opinie, tak? Rozumiem. Tam są informacje. To jest moja opinia zapowiedziana. O których przed zapoznaniem się z tym nie widziałem. Bo tam są informacje, o których ja przed zapoznaniem się z tymi aktami w ogóle nie wiedziałem. Nigdy nie wiedziałem, że Syga ma na drugiej inwerny. Nigdy nie wiedziałem, tak, że Syga ma na drugiej inwerny. Tak, nikt nie wie, nawet moja żona chyba nie wie, że ja na pierwsze imię mam Robert Myśnik-Leszek, a na drugiej imię mam Stefan. Też nikt tego nie wie. No, nie wiesz, nawet moja żona, że ja mam Robert Myśnik-Leszek, ale drugi imię Stefan. On też proszę Wysokiego Sądu. Jest tam pomieszanie z pokrętami. Odczytanych dokumentach jest pokrętanie z pomieszaniem. Skąd się wziąłem w ogóle w redakcji Stolica? W redakcji Stolica wprowadził mnie doktor Józef Filickus.
do redakcji Stolica, do redakcji... Prowadził mnie doktor Józef Lubicki. Prowadził mnie doktor Józef Lubicki. To czas okupacji szedł, wtedy był w Warszawie. Lubicki. A po wojnie szef obszaru centralnego, który zwrócił się w tej sprawie do Teofila Sygni, żeby Teofil Sygna załatwił do Wyszarskiego. Zwrócił się w tej sprawie do Teofila Sygni, żeby załatwił to. Teofil Sygna osobiście jej nie znam, żeby załatwił z mojej publikacji. Z redaktorem Wyszarskim. Wyszynacki. Wyszynacki się bał trochę. Wyszynacki bał się trochę. A Syga pana nie znał, tak? W ogóle. Proszę? To Syga pana nie znał w tym czasie, tak? Wyszynacki? Nie, to Syga, bo pan tutaj wspominał coś. Tylko z publikacji. To Syga mnie w tym czasie nie znał. Tylko z publikacji. Ale wystarczyła mu rekomendacja Andrzeja, to znaczy doktora Józefa Rybickiego. Wystarczyła mu rekomendacja doktora Józefa Rybickiego. Wyszynacki się obawiał, ja się miałem zakaz podpisania. I zgodził się, że ja będę pracował bez nazwiska. Bez ujawnienia nazwiska. Dopiero po roku przybyłem. Że będę pracował, ale bez ujawnienia. To moje nazwisko zostało ujawnione. Mojego nazwiska. W związku z czym trudno powiedzieć, że ja uzyskałem zaufanie Sygni w roku 70 w jakimś tam późniejszym okresie. W związku z tym trudno powiedzieć, żeby ja uzyskał jakieś zaufanie z Sygni. Niektóre sprawy dotyczące Sygni znają bardzo dokładnie, nie tylko ja. Niektóre sprawy dotyczące Sygni. Ponieważ Sygna o tym bardzo chętnie opowiadał. Dotyczące Sygni znałem ja, ale też i inne osoby, bo Sygna o tym bardzo chętnie rozmawiał. Prawie wszyscy pracownicy redakcji Stolica, którzy byli już dziennikarzami podczas wojny albo okupacji, opowiadali o swoich kontaktach z ludźmi z Wolnej Europy, bo razem pracowali. I to nie była żadna tajemnica. O tym się mówiło głośno w redakcji, w kawiarni, ogromna ilość anegdot. To bardzo obszerna historia znana dotycząca Sygni Syga, tym ostatnim człowiekiem, który rozmawiał, tego tu nie ma, ale że ja mówił wielokroć i głośno. Syga był ostatnim człowiekiem, który widział się z Okulickim przed gwiazdem Okulickiego do tych pol. To będzie Okulicki został aresztowany. Czyli rozumiem z pana wypowiedzi. Czy, po pierwsze, wydało wiadomości powszechnie znane i nieukrywane, albo były te wiadomości zapersonalne. Tam się pojawiały informacje, nie tylko ten Bernat, ale też inne, które te, ja nie widziałem. I rozumiem, że z tych informacji, które pan odczytywał, pan nikomu nigdy nie podawał tego rodzaju informacji dotyczących biografii Teofila Sygni i jego przekonań. Poglądów politycznych, tak jak wynikało to z tych odczytanych przeze mnie dokumentów. Albo może inaczej, podawałem wielu osobom, powołując się na Sygnę, on opowiadał rozmaite rzeczy, ja je powtarzałem na przykład, prawda? Nie. Ja podawałem. Natomiast nie, ja podawałem. Opowiadałem w domu, opowiadałem jakieś anegdoty, prawda? No to... informacje dotyczące. Natomiast nie sporządziłem żadnego takiego życiorysu w oparciu o dane, których nie znałem. Momencik, zaraz to zapiszemy, tak, o których on sam opowiadał. Opowiadałem nawet o tym domu. Natomiast nigdy nie sporządziłem żadnych informacji dotyczących profila Sygi. Nie jest prawdą, że Sygna miał pretensje do kierownictwa,
kierunku stolicy, w jednym z tych głównych ludzi. Jest prawdą, że Syganie pretensje co do kierunku. W jednym z głównych ludzi, którzy ten kierunek wytyczali. Co do kierunku stolicy, bo był jednym z głównych ludzi, którzy ten kierunek stolicy wytyczali. On się tam pojawił w stolicy pierwszy, i on następnych ludzi tam ściągał. Ten kierunek stolicy wytyczali. No on pojawił się w stolicy jako pierwszy, potem zarabiał przyszczony. Zaraz powieści z więzienia. On został, on był, było dwóch naczelnych redaktorów w Gazecie Ludowej w Piśmie Mikołajczyka. On był jednym z dwóch naczelnych redaktorów, redakcja udzielona na dwie części. On był jednym z dwóch naczelnych redaktorów, a nie zastępczym naczelnym. Nie jest prawdą, że niechętnie mówił o sprawach politycznych. Trudno było z nim rozmawiać i mówić o sprawach politycznych. Naprawdę trudno było z nim rozmawiać, żeby rozmowa nie zaszła na tarczę polityczną. Żył polityką. Bo on żył polityką. Bo on żył polityką. Dobrze, coś jeszcze, czy możemy kontynuować? Tak, czy jakieś może pytania się pojawiły ze strony prokuratora? Bardzo nie ma. To odczytujemy dalej. Piszemy tak, w pędzonym trybie, stanu trzeciego. Jeszcze drobna uwaga, jeżeli można. Siga chyba siedział 7 lat w więzieniu. Z drugiego polecenia przyszedł. Jeszcze 7 lat w więzieniu. Dziwne by było, gdyby Służba Bezpieczeństwa chciała ustalić jego życiorys dopiero w roku 1970. Dziwne by było, gdyby Służba Bezpieczeństwa chciała ustalić dopiero jego życiorys w roku 1970. Wyjaśniał się w taki sposób, podsumowując swoje dotychczasowe wyjaśnienia. Odczytamy kartę 139 od słów Marian Barański do słów Plotek, karta 142. Najpierw jest stara paginacja 539, kartę 542. I pan wtedy wyjaśnił w taki sposób. Marian Barański nie był osobą najbliższą mi politycznie. Przez kontakt ze służbami bezpieczeństwa, o których mowa jest w ujawnianych mi wyjaśnieniach, mam na myśli kontakt fizyczny z tymi służbami, nie z mojej inicjatywy. W mojej ocenie akta, które zostały wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa, a mające znaczenie w tej sprawie, to akta o kryptonimie LIN oraz SOR Hazardziści, a także akta operacyjne prowadzone przez różne komendy na terenie Polski,
rozpracowujące nasze środowisko. W tym mój udział w tych środowiskach, m.in. na terenie Krakowa, akta o kryptonimie Gniazdo oraz akta wytwarzane przez Departament 9 MSW, który koordynował działania przeciwko grupie, do której należałem. Jestem pewien, że chodzi o Departament 9 MSW i pułkownika Leszka Budzińskiego i chodzi mi tutaj o akta po roku 1984, bo w tych aktach można w mojej ocenie znaleźć dowody na to, że akta Lech zostały wykorzystane fałszywie. W szczególności chodzi o akta o kryptonimie Oszust założone w 1979 roku po powstaniu KPN, a czynne jeszcze do roku 1991. 9 Departament MSW został powołany na jesieni 1977 roku i od samego początku kierował nim podpułkownik, a później pułkownik Budziński. Prostuję, jednak miałem na myśli Wydział 9 Departamentu 3 MSW. Wiem również o tym, że Wydział 3, Departament 3 MSW prowadził działania przeciwko mojej grupie. Wszystkie materiały, które zostały wytworzone, były w celu skompromitowania mojej osoby. Po raz pierwszy z publiczną kompromitacją mojej osoby spotkałem się 4 czerwca 1992 roku, kiedy to opublikowano tzw. listę Macierewicza. Wcześniej w środowiskach opozycyjnych i im zbliżonych, w którym się obracałem, spotykałem się z informacjami i ostrzeżeniami, że jestem pomawiany o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Późną wiosną 1978 roku Karol Błogowski i Bogusław Studziński, nie żyje, powiadomili mnie, że Wojciech Ziemiński rozpuszcza pogłoski, jakobym był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Ja odpowiedziałam, że mam nadzieję, iż na ogólnopolskim spotkaniu Ziemiński to podniesie. Ziemiński nie podniósł tego zarzutu. Na tym ogólnopolskim spotkaniu zażądałam, żeby ta kwestia dotycząca pomówień o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa została wyjaśniona. Zażądałam, aby powołano odpowiednią komisję, która wyjaśni tę sprawę. To ogólnopolskie spotkanie miało odbyć się w Zalesiu, w mieszkaniu Bogusława Studzińskiego i tamże się odbyło. Na tym zebraniu oczekiwałem wyjaśnienia tej sprawy. Ziemiński był obecny na tym spotkaniu. Na pytanie sądu, co stało na przeszkodzie, że mając bezpośredni kontakt z Ziemińskim, który miał rzekomo rozgłaszać informacje o kontaktach lustrowanego ze Służbą Bezpieczeństwa, lustrowany tej kwestii nie wyjaśnił z tym Ziemińskim, lustrowany wyjaśnia. Nie wyjaśniałam z nim bezpośrednio tej sprawy, ponieważ kilka osób, które występowało na spotkaniu w Zalesiu, przede mną odniosło się do tego, że m.in. Wojciech Ziemiński rozgłasza plotki dotyczące mojej osoby i rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Te osoby mówiły to publicznie, wymieniały nazwisko Ziemińskiego i stąd ja nie zwracałam się do niego personalnie. Na spotkaniu w Zalesiu nikt z osób występujących nie podniósł zarzutu o mojej rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Natomiast były takie osoby, które słyszały takie zarzuty opowiadane wcześniej prywatnie z ust Wojciecha Ziemińskiego i o tym mówili. Na tym spotkaniu w Zalesiu byli również panowie Błogowski i Studziński. Oni publicznie tej kwestii nie podnosili, czyli plotek o mojej rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa rozgłaszany przez Ziemińskiego. Ziemiński po wystąpieniach innych osób w tej sprawie sam nie zareagował. Wyraźnie zaznaczyłem, że zażądałam powołania komisji, która zbada zarzuty stawiane mojej osobie, w tym zarzut współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Ściślej mówiąc, rzekomy zarzut rzekomej współpracy. Ziemiński został wywołany na tym spotkaniu, wydaje mi się, że przez Ninę Milewską, aby ustosunkował się do tych plotek dotyczących mojej osoby. Ziemiński nie zareagował na to, nie wypowiadał się w tej sprawie i nie wyjaśniał, dlaczego nie chce się wypowiadać. Komisja do zbadania zarzutów przeciwko mojej osobie została powołana w Zalesiu.
skład komisji wchodzili za obopólną zgodą dwaj księża, ojciec Ludwik Wiśniewski dominikanin, ojciec Bronisław Sroka jezuita, Andrzej Mazur, Marian Bogacz i Marek Skuza. Członków powołało ogólnopolskie spotkanie przez aklamację. Ja zaproponowałem albo Andrzej Czuma dwóch księży, co było oczywiste, że oni powinni wchodzić w skład tej komisji. Następnie ja i Andrzej Czuma mieliśmy proponować po jednym członku. Ja, o ile pamiętam, zaproponowałem Marka Skuzę albo Andrzeja Mazura, ale raczej Skuzę. Andrzej Czuma zaproponował Andrzeja Mazura albo Marka Skuzę. Pojawiła się kwestia piątego członka komisji i wtedy Wojciech Zielinski zaproponował Mariana Bogacza. Odpowiedziałem, że tylko ja i Andrzej Czuma proponujemy członków i z wniosku Andrzeja Czumy powołano Mariana Bogacz. I ta komisja miała zbadać te zarzuty. Komisja miała przesłuchać na pewno Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Czumę, który również zgłaszał pretensje wobec mojej osoby o rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa oraz inne osoby imiennie wskazane, których nazwisk nie pamiętam. Nie pamiętam, jak rozgłaszał plotki Andrzej Czuma. Nie jest wiadomym, aby Andrzej Czuma rozgłaszał plotki o mojej rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w mojej obecności. Oprócz rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa padły wobec mnie jeszcze inne zarzuty. To jest o rzekomym przywłaszczeniu 500 dolarów i złotych polskich, o arbitralnym sposobie zachowania i podejmowania decyzji oraz zarzuty dotyczące mojej pracy w organizacji. Prostuję w tym miejscu moją poprzednią wypowiedź, o której mówiłem dzisiaj, że na spotkaniu w Zalesiu przed moim wystąpieniem osoby publicznie mówiły, że Zielinski rozgłasza informacje o mojej rzekomej współpracy. Prostuję jeszcze raz swoją wypowiedź, że były osoby, które publicznie na spotkaniu w Zalesiu powiedziały, że Zielinski przed spotkaniem rozsiewa nieprawdziwe informacje o mojej rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Osoby te uważały, że tego rodzaju informacje są absurdalne i dlatego ja nie zgłosiłem formalnego wniosku, aby komisja zajęła się tą sprawą. Z tych trzech rodzajów zarzutów, którymi miała zająć się komisja, a więc rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, malwersacji oraz odnośnie zarzutów dotyczących kierowania organizacją, uważałem za najważniejszy zarzut malwersacji. Natomiast mało zajmował mnie zarzut współpracy, bo był absurdalny. Odniosłem takie wrażenie, że tak to wszyscy odbierali. Komisji nie uważałem za sąd partyjny nade mną. Komisja zbadała te wszystkie trzy zarzuty i zostałem oczyszczony. Na dzień dzisiejszy pamiętam tylko, że Nina Milewska na spotkaniu w Zalesiu mówiła o plotkach Zielińskiego. Innych osób nie pamiętam. Osobami nawołującymi do rozsądku w odniesieniu do mojej rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa byli m.in. Studziński i Głogowski. Nie pamiętam, czy członkowie późniejszej komisji nawoływali do rozsądku. Nie wiem, co Zielinski powiedział przed komisją odnośnie tych plotek. Wiem, że nie podniósł zarzutu rzekomej współpracy. Werdykt komisji był bardzo szeroko uzasadniony. Werdykt komisji jest w aktach sprawy. Zarzut współpracy w jakiś sposób mnie dotykał, ale ja nie traktowałem go poważnie. Zarzuty Zielińskiego traktowałem jako poniesienie jego temperamentu. Istotny był dla mnie zarzut defraudacji pieniędzy. Komisja przysłuchała mnie. Komisja zadawała mi pytanie, czy współpracuję ze Służbą Bezpieczeństwa. Nie pytała mnie na temat ewentualnych plotek dotyczących rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Pytano mnie, czy mam kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa, Józefem Kępą z KCPZPR. Z tego co wiem, to komisja nie dysponowała żadnym dowodem lub zeznaniem, że współpracuje ze Służbą Bezpieczeństwa. Z tego co zrozumiałem, to zarówno Wojciech Zielinski, jak i Andrzej Czuma zaprzeczali, że stawiali takie zarzuty.
mojej ocenie, mimo że zostałem oczyszczony przez komisję, to właśnie rozgłaszanie takich plotek o współpracy było próbą skompromitowania mnie przez Służbę Bezpieczeństwa, dlatego że sprawa ta była wałkowana. Służba Bezpieczeństwa dążyła do mojej kompromitacji, ale nie wyszło im to. Wojciech Ziemiński wycofał się ze swoich zarzutów, a ja z nim nie rozmawiałam w późniejszym okresie na temat tych absurdalnych zarzutów. Natomiast wiem, że co najmniej od lata 77 do spotkania w Zalesiu Wojciech Ziemiński znajdował się pod wpływem tajnego współpracownika o pseudonimie Warszawskim. Kiedy Ziemiński zaproponował mi odbudowę organizacji, potraktowałem tę jego prośbę jako odstąpienie od dawniejszych plotek. Tak pan w tym zakresie wyjaśnił, potwierdza pan te wyjaśnienia, bo to żeśmy bardzo szczegółowo omawiali na poprzednich dwóch terminach rozpraw, to spotkanie w Zalesiu. Chciałbym jedynie dodać dwie rzeczy. Piąty członek tej komisji, Marian Bogacz. Nie wiem, czy ja nie usłyszałem, czy jest to wydzielenie pisane. Piąty członek komisji. Nie Bogacz, a Bogacz. Bogacz. Bogacz, tak. Marian Bogacz. To właśnie Tego Warszawski. To był właśnie Tego Warszawski. I druga sprawa. Na pewno z komisji żyje jest oczywiście jedna osoba, może dwie, a jedna na pewno, to znaczy ojciec Ludwik Myśliński. Jeżeli byśmy to zdążyli, że w jakiś sposób on by się przydał do rozpatrzenia tej sprawy, to dobrze, ja rozumiem tylko, że z panem Wojciechem Ziemińskim pan nigdy nie poruszał tematu, dlaczego podnosił, zgłaszał publicznie zarzut, że pan współpracował, czy jest podejrzenie, że pan współpracował ze służbą z Wojciechem Ziemińskim. Tak jak wynika z pana wyjaśnień, rozumiem, że pan nigdy z nim nie rozmawiał na ten temat osobiście. Nie tak. Rozmawiałem z nim. Albo on, albo ze mną, po raz ostatni przed wyborami prezydenckimi 1995 roku, gdzie ja byłem między innymi kandydatem, a innym kandydatem Olszewski, Ziemiński mnie odwołał na bok i powiedział, jeżeli poprzesz Olszewskiego, zapomnij o tym. Zapomnijmy o wszystkich twoich sprawach z bezpieczeństwem. Zapomnijmy o wszystkich moich sprawach z bezpieką. Ja to ja powiedziałem, gdybyś obiecał, że te wszystkie moje rzekome sprawy z bezpieką zostaną zbadane, to może bym się dał skłonić do głosowania na ja mu odpowiedziałam, że gdyby obiecał, że wszystkie moje rzekome kontakty z bezpieką zostaną zbadane, to może ja bym poparł Olszewskiego, tak? Tak. Otóż Ziemiński mówił rozmaite rzeczy i nie zawsze i później jakby nie traktowały poważnie. Rozmaite, a później jakby ich nie traktowały. Miał ze mną na jeszcze między powstaniem Kobra, pan był członkiem, a między powstaniem Kobra, powstaniem Ruchu Obrony. Miał ze mną jakąś rozmowę, gdzie mnie tłumaczył, kim naprawdę jest kurą, bardzo krytycznie i powiedział, ty uważasz, że to niebezpieka nakręca. Nie, niebezpieka nakręca, to sam wiem. Ty jest kurą i on wtedy i on wypowiada się, on wypowiada się bardzo krytycznie i mówi do mnie jeszcze,
Ty uważasz, że mnie bezpieczna na końcu? A to ja sam wiem? Po dość krótkim czasie, no miesiąc, dwa, coś takiego, pojawił się z jakąś taką informacją, niesłychanie sensacyjną, to nie pan wypadł. Ja go się rozpytałem. Pojawił czy się. Sam to wymyśliłeś, czy cię bezpiecznie? A z jaką pojawił się? Z jakąś informacją, że coś tam się dzieje. Pojawił się z jakąś sensacyjną informacją, dzisiaj już nie pamiętam. Coś tam się dzieje w związku z kolem. Informacją dzisiaj już tam będzie korze mieli jakieś problemy z rozliczeniami finansowymi. Chodziło coś o kolę, o jakieś rozliczenia finansowe. Ja go wtedy spytałem. Sam wymyśliłeś, czy bezpieka się za tym trzeba? Ja go też pytałem, czy sam to wymyślił, czy bezpieka go nie wymyśliła. To ja mu, panu wtedy obudził się, jak pan mówi, niebezpieka nigdy nie nakręciła. Ja mówię, wierzę, że cię nie nakręciła, ale poprzednio, żeś się tak powoliła. Najpierw o tym się powiada, że to jest podejrzany, trzeba na niego uważać. A potem mówił o tym samym człowieku, że zastępuje na absolutne zaufanie. I on najpierw opowiada, że na kogoś trzeba uważać, że jest wobec niego jakieś podejrzenie. A potem o tej samej osobie już pozytywnie. I teraz przy jakichś okazjach ja mu mogłem powiedzieć, bo ty opowiadałeś, że ja z bezpieką współpracuję. On wtedy zaprzeczał. Mogą się jakieś okazje zarzucić mu, że opowiada o mnie, że ja współpracuję z bezpieką. I on temu zaprzeczał. No i brzmi to absurdalnie, ale najłatwiejszym zarzutem środowiska demokratycznej opozycji, który tak wylękała, zupełnie sobie można było rzucić, a czy on nie jest bezpieczniakiem? To był najprostszy taki zarzut. Dotyczący osób działających w środowisku demokratycznym. Nie traktowani na nim poważnie, nieraz bardzo poważnie traktowani, ale przeciętnie traktowany niepoważnie. Czy on był zarzut, czy on nie jest bezpiecznikiem? Natomiast bardzo rzadko się pojawiały zarzuty. On się zobowiązał to, a to wykonać i nie zrobił w terminie. Natomiast miał tam coś załatwić i nie załatwić. Takie zarzuty pojawiały się znacznie w radzie. I one były naprawdę poważne. Ten był zobowiązany do czegoś zrobienia, a tego nie zrobił. No ale w tym wypadku była powołana komisja pięciu, więc w tym wypadku była powołana komisja pięciu. Temat nie był błahy, jak wynika z pana wyjaśnień i jak wynika z tych informacji z treści oszustw. Proszę być proszony. Zarzutem podstawowym w przypadku powołania tej komisji pięciu nie była współpraca z bezpieką. Zarzutem podstawowym to nie była ani to, że to nie był współpracuje z bezpieką, zarzut mojej współpracy z bezpieką. Ani nie było też to, że ja że tam ktoś opowiada, że ja bo to też był zarzut. On opowiadał, że Mociuszki pracuje w związku, że Mociuszki współpracuje z bezpieką. No to był zarzut. No tak, ale pan mówi, że ale nie był to zarzut. Ale ten zarzut nie był najpoważniejszy. Najpoważniejszy zarzut był taki, że ja okradłem 500 dolarów. To był naprawdę bardzo poważny zarzut. Najpoważniejszy zarzut w tym wypadku to był zarzut, że ja okradłem 500 dolarów. Zresztą sprawa została
wyjaśniona i ona, ona pojawiła się tylko dlatego, że ludzie, którzy mi te pieniądze przekazali, byli Zbigniew Wołyński, wyjechali z Polski i obawialiśmy się, przynajmniej ja się obawiałem, że już ich nie puszczą do Polski. Wyjechali z Polski. I wtedy się pojawił zarzut. Ja się że... obawiałem, ja się obawiałem. I oni do Polski nie wrócą. Do Polski już nie wrócą. Obawiałem się oczywiście nie dlatego, że świadek nie wróci do Polski, bo oni byli bardzo potrzebni w Polsce. Ale oni byli się... bardzo potrzebni. Oni jednak wrócili i komisja z nimi rozmawiała. I przykro to powiedzieć. Komisja z nimi rozmawiała. I przykro to powiedzieć. Liwa Łuńska wyjaśniła, jak to było. Wyjęła pieniądze i dała mi $500. A ja te $500 dałem Wojtkowi Zielińskiemu. Gdzie masz na najbliższy numer opinię, ale jeśli mamy na to pieniądze. Ma do ciebie też. Wyjaśniła, jak to było. Bo Łuńska wyjęła te $500, dała mi, a ja je przekazałam Zielińskiemu i powiedziałam, masz, to jest na kolejne na kolejne numer wydałem opinię. Na kolejne numer wydania opinii. Ze zarządu, zarządu, się sprawami finansowymi i nie pamiętam tego incydentu w ogóle. Nie pamiętałem. Dopiero dowiedziałem się z ustaleń komisji, jak to było. Po prostu ja miałem jakieś ważne sprawy, które załatwiałem, są jakieś pieniądze, ale masz i omawialiśmy jakąś historię. Czyli został pan z zarzutu oczyszczony, tak? Zostałam oczyszczony z zarzutu malwersacji. Temat współpracy był poruszany przez tą komisję. Komisja formalnie. Nie, bo nie wiem. Komisja formalnie, ktoś mnie, tam jak się okazało, było dwóch tajnych współpracowników komisji, właśnie warszawski. W składzie komisji było dwóch tajnych współpracowników, właśnie ten warszawski. I Andrzej Marek. Tak jak nie wiem, właśnie ten warszawski Włodzie. I Andrzej Mazur. Tak. I ja byłem przesłuchiwany przez komisję i któryś z członków komisji. Momencik, przepraszam, przepraszam. Ja powiedziałem oczywiście nie. I żadnych dalszych pytań nie było. Nie pamiętam, kto mnie spytał, na pewno żaden z naszych ojców, żaden z księży. Żadnych pytań już więcej nie było. Działał jeszcze. Nie pamiętam, kto zadał mi to pytanie, na pewno nie żaden z ojców. Czy pan na tę okoliczność był przesłuchiwany Ziębiński wtedy? A był w ogóle przesłuchiwany? Z tego co wiem, to byli przez wszystkich. Podawał informacje. Z tego co wiem, to liczne osoby, ale. Dobrze, ale nigdy podawał, nie widziałem. Nie słyszał pan. Nie. Nie zna pan treści jego wypowiedzi. Nie, nikt nie powiadamiał. Ja się nie pytałem nikogo. Także nie wiem. Dopiero chyba we wrześniu już po powrocie. Ten Wojciech Zielinski, ale co na ten temat mówił? Nie wiem. To ja nic na ten temat nie wiem. Ale z tego zarzutu rozumiem, został pan też. Wszystko, co się
dowiedziałem, to się dowiedziałem potem z sprawy dopiero. Ale po zakończeniu prac komisji, pan był wydany werdykt, tak? Komisja wydała jakąś... Komisja wydała werdykt, ten werdykt został ogłoszony w prasie. Został pan z tego zarzutu także ogłoszony, tak? Wszystkich zarzutów. Ale czy uzasadniała komisja, dlaczego został pan? Tak, komisja uzasadniała. No, podniosła, że co, nie ma dowodów w ogóle, nie ma dowodów jednoznacznych, nie dali wiary panu Ziembińskiemu, czy pan Ziembiński nic nie podniósł istotnego? Nie, nie były